Szlak na Tarnicy zaczyna się z Wołasatego. Auto jest zostawiane na parkingu. Wszystko jest ok. Niebieskie oznakowanie pokazuje, że mamy na szczyt około 2 godzin. Warunki przepiękne, świeci słońce, jest mroźno, jest nic tylko chodzić. Jest zupełnie inaczej niż jakiś miesiąc temu, co tutaj byłem pierwszy raz, bo nie było wtedy kompletnie nic widać. Dlatego pofatygowałem się jeszcze raz te 450 km z Częstochowy, żeby przejść to w normalnych warunkach. No i co? I czas do góry. Wychodząc poza granicę lasu, czyli po godzinie od parkingu, następuje efekt wow. Po prostu efekt wow. Miało być pogadane z przełęczy, ale tak zaczęło wiać, że i tak nic nie będzie słychać. Więc co? Same obrazki będziemy robić. No i jest naprawdę pod wiatr na tej Tarnicy. Nic pewnie nie będzie słychać, to nic nie będę gadał. Tarnica, znosząca się na 1346 metrów nad poziomem morza, to najwyższy szczyt polskiego pasma Bieszczadów. Znosząca się na krańcu pasma Połoni w tzw. grupie Gniazda Tarnic i Halisza. Należy do Korony Gór Polski. W 1987 roku na szczycie Tarnicy zbudowano krzyż, który przetrwał do roku 2000, kiedy to postawiono nowy krzyż, który do dziś jest znakiem rozpoznawczym najwyższego szczytu tego regionu. Dalej w kierunku Halicza szlak zrobił się zdecydowanie mniej przyjazny. Ale z uwagi to na wiatr, który tego dnia nie miał litości. Wymusza mocne tempo i przypominał, że świat poza górną granicą lasu potrafi być zupełnie inny. Z przełęczy koprowców na Halicz tyczki oznaczają drogę, a szlak mimo dużej ilości śniegu jest przetarty i czytelny. Podsumowując ten dzień, pękło 20 km trasy, trasa Tarnica, Halicz, rozsypanie z powrót przez Przełęcz Bukowską. Wszystko pięknie, widokowo idealnie, tylko wiatr. Tylko dzisiaj wiatr, no bo biało niemiłosiernie. No myślę, że dochodziło miejscami do 100 km na godzinę, jeszcze resztki tego wiatru mi tutaj zostały na brodzie, bo zamarzłem.
i dopiero teraz odtajam. Ale poza tym rewelacja, jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś będzie w Bieszczadach i nie ma za bardzo pomysłu, jaką trasę zrobić, no to właśnie dom.